A kolia hrabiny Iwon z Lan Exeter to twoja sprawka, prawda? Prawda. Weszłam do jej sypialni porynnie. Wiedziałem. Oho, mamy komplet. Pora zaczynać. Ten skok to nie są żarty. Więc jeśli ktoś z was się waha, ma wątpliwości, niech wyjdzie teraz, póki jeszcze może. Nasz cel to dom aukcyjny Borsodich. Konkretnie skarbiec. Evelyn, wejdziesz przez wieżę, kiedy patrol skręci tu i spuścisz nam linę. Cała akcja nie może trwać dłużej niż 5 minut. To wystarczy? Aż nadto. Doskonale. Wchodzimy wszyscy do wieży. Stamtąd do domu aukcyjnego. W środku nie powinno być żadnej straży. Ale gdyby co, mamy Geralta. Potem w dół do skarbca. Quinto otwiera drzwi. Wchodzimy, bierzemy łupy. I ulatniamy się przez sekretne przejście. Tyle z mojej strony. Jakieś pytania? Powinniśmy spodziewać się jakichś dodatkowych zabezpieczeń? Czy może pułapek? Nic szczególnie groźnego. Tu, na parterze, jest sznur do dzwonu z wieży. Jeśli zabije na alarm, będziemy mieli kłopoty. To co zrobić, żeby nie zadzwonił? Nie ciągnąć za sznur. Tak jak mówiłem, dom aukcyjny będzie pusty. Nie spodziewam się kłopotów. A sam skarbiec jest jakoś zabezpieczony? Drzwiami, ale z tym sobie poradzisz. A jeśli pojawią się inne problemy, rozwiążemy je na bieżąco. Coś jeszcze? Wszystko pięknie, ale co jeśli coś pójdzie nie tak? Każdy jest zdany na siebie. Tak po prostu? W tym fachu nie ma miejsca na przyjaźń. Tak na zdrowy chłopski rozum. Skoro do skarbca prowadzi sekretne przejście, którym mamy uciec, to czemu tamtędy nie wejdziemy? Dobre pytanie. No właśnie, czemu? Każdy korytarz ma dwa końce, prawda? Jak sznurek. Znam położenie tylko jednego z nich. Jest w skarbcu. A drugi prowadzi gdzieś pod miasto, ale nie wiem dokładnie gdzie. Wybornie. Ale gdybyś jednak... Gdybym to ustalił, nie potrzebowałbym pomocy żadnego z was. Więc wierzcie, próbowałem wiele razy. Coś jeszcze? Dobra. Bierzmy się do roboty. Chcę to mieć za sobą. Spotkajmy się w bramie koło wieży. Równo o północy. I upewnijcie się, że nikt was nie śledzi. Ja dam sygnał kucharzowi w garnizonie. A co z maskami? Wystawiono za mną listy gończe na całej północy od Jarugi po Góry Smocze, więc... Zajmę się tym. Ach, i jeszcze jedno. Jeśli ktoś z was doniesie strażom, wygada się przy piwie, zabije własnoręcznie. Nie ma co. Wiesz, jak zmotywować zespół. Do zobaczenia na miejscu. A więc kurde, plan jest. Słuchajcie, plan jest. Ale cały czas ten nieznajomy, kurczę, jest jakiś podejrzany, no. Jest bardzo podejrzany. No ale dobra. Innej opcji, słuchajcie, nie mamy. Innej opcji nie mamy. To wszystko mamy. Ogólnie odwary i wszystko jest wybrane. Dobra. Zachowajmy płotkę. Przejedźmy się do naszą płoteczką kochaną. Jedź, płotka! Jedź, płotka. No właśnie, jedź, płotka. Ale dzisiaj pogoda jest, no, cholera, jasna. Jest ciekawa. Leje, chmurno. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Czyli jedyną rzeczą, słuchajcie, która mi się... O Jezus, Płotuś. O Płotuś, no. Kochana, no co ty robisz? Co ty otwarasz na maniany?
Jedyne, co mi się nie podoba, co mi przeszkadza, to to, że jak się skończyło fabułę górną, to nie można wyczuć tej atmosfery właśnie skończonej fabuły, tylko po prostu jest tak, jak przed skończeniem fabuły, no więc nadal cały czas rado wypływa się wolnie z Lidgardem. Oczywiście wiem, jak wszystko, jak się skończyło. Tutaj niestety tego nie ma. Trochę szkoda. Kolega mi powiedział, słuchajcie, że lepiej przed samym finałem gry zrobić wino, krew i wino, serce z kamienia i tyle. Znaczy, serce z kamienia, dokończyć fabułę i później na końcu sobie zrobić krew i wino. No ale ja tak nie zrobiłem. Nie wiem czemu. Ale okej. Tutaj mamy, tu jest ta wieża. No dobra. Tutaj sobie ładnie przycupniemy i sobie pomedytujemy do północy. Okej, słuchajcie. Godzina 12, północ. Więc idźmy. No proszę, niektórzy byli nawet przed czasem. Świetnie, tylko jeden patrol. Twoja mikstura musiała zadziałać. Evelyn, gotowa? Żartujesz? Pewnie, że tak. Oj, coś czuję, że przygoda będzie gruba. 3, 2, 1. Czysto. Jedziesz. Cholera, to kocica. Nie ma co. Ptaszysko. Znów wszystko obstawię. Co? Już ja wam... Patrol nawraca. Mamy minutę. Ruchy. W minutę ta pulka ma się wspiąć? No, chłopie. Majitele, dobra matko, czuwaj nad nami. Jeśli mnie pamięć nie myli, zapewniałeś, że w środku nikogo nie będzie. Widać, mój informator się pomylił. Tyle masz do powiedzenia? Mało brakowało, a skręciłabym kark! Wiedziałaś, na co się piszesz. To nie czas na dyskusję. Tak, nie czas. Ale podyskutujemy później. Możesz być pewien. Będę do twojej dyspozycji. Skoro był jeden strażnik, może być ich tu więcej. Lepiej już teraz wyciągnij miecz. Nie. Że co? Nie będę zabijał. Powiedziałem z góry. Miecze. Trudno. Zakładajcie maski i idziemy.
się będzie, słuchajcie, ciekawego. Kurde. Zamczysko. O, coś tu będzie. Pożółkłe listy. Przewiązane sznurkiem. Co to jest za list? To była prawdziwa miłość. A no była. Dobra, idziemy dalej. Oczywiście Geralt na przodzie, tak? Nie by to miało być inaczej. Na razie czysto. Odpukać. Czego koła głowy? Ja mam. Już widzę parę rzeczy, które bym sobie chętnie wzięła. Nie teraz. Mhm. Za to podnieśmy cenę wywo... Co? Co? Straż! Straż! Trzeba było zostać w klatce. Mówiłeś, że... Wiem, co mówiłem. Na nich! Zanim zadzwonią na alarm. Cholera. Twoja stara bierze w rzece! Kurwa, tym mieczem to my... Co ja niby mam z tym mieczem robić? Cholera, chcę stąd wyjść. Łapcie go! Nie dajcie mu uciec! No i po sprawie. No to teraz się porobiło. O kurde. Zamknęli się. Szlak. Zaraza. Dokładnie. Złóżcie broń! Nie macie szans! Może i tak. Ale mamy zakładników. Litości, panie. Liczę do trzech i wchodzimy. Raz. Dwa. Jeszcze jeden krok, to zaczną ginąć ludzie! Powoli. Dogadamy się jakoś. Czego chcecie w zamian za wypuszczenie zakładników? Załatw nam trochę czasu, Geralt. Nie będę się zasłaniał tymi ludźmi. Wypuszczam ich. Zwariowałeś? Wiesz, co się wtedy stanie? Tak. A ty wiesz, co się stanie, jeśli spróbujesz mi przeszkodzić? Zejdź mi z drogi. Już. Geralt ma dobre serce. Zachowaliście się honorowo! Sąd na pewno uzna to za okoliczność łagodzącą. A teraz macie minutę, żeby wyjść. Pojedynczo! Z rękoma nad głowami! Ja wychodzę, ale przez komin zrobiło się za gorąco. Powodzenia, panowie! Wypij za nasze zdrowie, jak już będziesz daleko stąd. Mieliście swoją szansę! Do ataku! Nadal obstajesz przy drewnianym mieczu? Idź robić swoje, Quinto. My postaramy się zatrzymać żołnierzy. Cholera. Może na trzeba będzie... Jakieś ostatnie słowa? Trzeba będzie... Kurwa, nie mam? No ja pierdziele. No co ty mówisz?
już nawet mnie nie ranią. Ciekawi czemu. Kurde, Quinto, lepiej się tam pospój, wiesz, byku. Oh fuck. Nam nie ubywa. Na całe szczęście. Kurde, ci tarczownicy naprawdę są kurczy. Ciężcy do przejścia, ale... Kurde, ten art nie wchodzi. No, zmęcz się, chłopie, zmęcz się. Co? A, prawie się wywrócił. Ale nie, negocjator jest. No chodź, negocjatorze. Ten w ogóle ma jakąś krzywdę robić, cholera, czy nie? Quinto do jasnej cholery. Co teraz? Jak? Zadowolony? Sumienie wciąż czyste? Mam swoje zasady. Gówno mnie interesuje, co o tym myślisz. Bardzo racja. Wkrótce nasze drogi i tak się rozejdą. Dokładnie. A póki co, chodźmy do skarbca. Powinien stać już otworem. No jestem kurde ciekawy, co tu się będzie działo. Ten zamek, piękna robota. Dwie zasuwy sprężynowe, bolce bębenkowe, dwimerytowe zastawki. Nie interesuje mnie to. Nikogo to nie interesuje. Wchodzimy! Geralt, ty przodem. Czemu ja? Bo do tego cię wziąłem. Ruchy, nie mamy czasu! Kurde, jakiś bezczelny typ. Raz kozie śmierć.
my god. Zaraza. Oh my fucking guys. Dobra, słuchajcie, kurwa, teraz muszę się... No dobra, co my sobie zjemy? Zadawane obrażenia regenerują żywotność, to na pewno. Proszę, okej. No chodźcie, chodźcie, chodźcie. No. Tylko tak można je... O! Dobra, ten załatwiony. To następny. Spowolnienie, spowolnienie. O kurde, nie? Po wszystkim. Przynajmniej na razie. Cholera. Jakaś pułapka. Dlatego mnie puścił pierwszego. Ham jeden. Zobaczymy, coś tu w ogóle mamy, co macie do zabrania. Bierzmy wszystko, co jest możliwe. To wiecie, taka okaza się może więcej... Nie powtórzyć, nie mordujemy ludzi, ale przynajmniej coś możemy... Te same obrazy były na aukcji. Możemy sobie... coś po prostu zabrać, prawda? Te same obrazy były na aukcji. Były, no co zrobisz? O kurwa, to złota. Zaraz pójdę. Jakaś... asiorę trzeba tu zebrać. Dobra, to mamy. Nie macie szans! Ty do nas mówi? Cita.